Jak się pani nazywa? Angelika. A skąd? Z Nowego Dworu Mazowieckiego. O, to bardzo daleko. Rzucała pani już wcześniej? Nie, to metodą nie. Jeszcze nigdy. Teraz będę próbować. Nie przeraża pani ten szum morza, to, że pół plaży nie ma i trzeba będzie celować do pół plaży? No nie, bo lubię ryby, jeżdżę na dorsze, więc teraz tą metodą trzeba spróbować. Skąd pani dowiedziała się o tym, że mamy taką imprezę? Z waszej strony facebookowej? Od jakiegoś czasu ja tak zaglądam do was, bo poszukiwałam gdzieś tam okolice Jastarni, właśnie jakiegoś klubu wędkarskiego, coś, co się dzieje z rybami. No i pierwsze co to was znalazłam. I tak oglądam. No, kiedyś rzucały dziewczyny, ale to były z naszego klubu. Nie mówię, że to się nie liczy, nie? Ale bardzo liczymy właśnie na no, takich świeżaków, którzy no, na śródlądziu łowią, tak? To są... Tak, tak. No, przede wszystkim Wisła, Narew, Wkra to są te rzeki, gdzie łowimy. No i dorsze, no i dzisiaj będziemy rzucać z plaży. Zobaczymy, czy się uda. Połamania kija życzę. Aby nie. Jesteśmy po pierwszej turze rzutów. Ja rzuciłem 100, niecałe 50 metrów, czyli tak powiedzmy optymalnie, ale widzicie na przybitkach, jakie mamy warunki. Rzucamy z wiatrem, ten wiatr czasami jest bardzo duży, bardzo dużo, no, taki porwisty, nie? No i tutaj mamy kolegę z Pomuchla, który rzucił... 231. To jest jakaś masakra, słuchajcie, 231. Tam jest ta zjeżdżalnia, którą mamy na tej plaży, to gdzieś tak na 200 metrach jest, nie? Około 200, tak się trochę bałem, bo tam kręcili się ludzie i tak po rzucie, szczerze mówiąc, troszeczkę zadrżałem, ale patrzę, wszyscy cali, także jest dobrze. No, ludzie są gdzieś tam 250 metrów, na razie jeszcze tyle nikt nie rzucił, ale myślisz, że to 240 jest do osiągnięcia? Ja myślę, że jest to do zrobienia, może nawet dzisiaj. No wiatr ma ponoć delikatnie siadać, zmieniać kierunek, więc no to jeszcze taka loteria troszeczkę, nie? Zobaczymy, ja się cieszę, że jeden rzut się udał. Słuchaj, na odprawie prezes Władka mówił, że no, to taka właśnie specyfika tego morskiego łowienia, te zmienne warunki. Raz mamy w plecy wiatr, raz no, wieje nam w twarz. Rzutówka odbywająca się fizycznie na plaży w takich ekstremalnych warunkach, myślisz, że jest w jakiś sposób miarodajna? Myślę, że nie jest miarodajna. Takie zawody powinny się odbywać na polu. Wtedy naprawdę można by użyć technik, ładnie pociągnąć tym ciężarkiem w górę, jeszcze dalej można by rzucić. Tutaj jednak trzeba stosować rzuty gaszące, nie? Żeby to wszystko szło przy ziemi, bo wiadomo, im wyżej, tym bardziej zamiata, wieje i przy rzutach powyżej 200 metrów trafić w plażę to jest cud. No właśnie, bo ta plaża tam nie jest wcale szeroka. Nie, nie, ona nie jest szeroka, ale tu akurat trafił się taka chwila, że miałem wiatr w plecy i pociągnęło. Coś dla początkujących, którzy wybierają się no, na plażę, chcą porzucać, uczyć się rzucać. Od czego powinni zacząć? Ja myślę, no, od podpatrywania lepszych, tak. Są filmiki na YouTubie, które można naprawdę oglądnąć, przeszkolić wszystkie ruchy. Warto uczestniczyć w szkoleniach z surfcastingu, takie, które wczoraj się odbywało. Mieliśmy piękne warsztaty. Pięknie o tym wszystkim opowiadał Rafał Udziela. Potem teoretyczną część mieliśmy z moją osobą, także można naprawdę, jak ktoś chce, to może. Piotrze, ty no, przebiłeś tą magiczną cyfrę 200 dzisiaj. Jakiś taki pomysł na to miałeś? Pomysł, no, ja myślę tylko, że warunki fizyczne, jakie tam trzeba mieć, no i wędkę tam dość, myślę, nie miękkie szczytówki, lecz sztywne, a czy przynajmniej mi one tak leżą, te sztywniejsze wędki. I czy łowię to na plaży, czy właśnie używam na rzutówkę, to używam sztywnych szczytówek. Wiatr ci przeszkadzał, pomagał? No wiatr wszystkim pomagał, jak dzisiaj było widać, bo dzisiaj naprawdę mocno wieje. Do tej pory zresztą i wyniki są dużo, dużo zawyżone zresztą. Gdyby to nie było wiatru, to wątpię, żeby ktoś to rzucił w granicach 180 metrów.
kolega w kamizelce spinningowej, to już gotowy na rozerską trąć, która jest za tydzień? No oczywiście. A będziesz? Będę. No zobaczymy, w tamtym roku było bardzo zimno. Byłem cały mokry, zamoczony, przemoknięty, no ale w tym roku może będzie lepiej, zobaczymy. No na pewno będzie lepiej, bo ta troć już jest. Chłopacy już ją łowią tutaj blisko brzegu, więc myślę, że no w tym roku sędzia będzie miał co liczyć. No, miejmy taką nadzieję, że jakieś tam wyniki będą. Koło mnie sędzia główny zawodów, nasz prezes USPA sportu. Nie przeszkadzało ci to, że musiałeś 4-5 godzin stać tam na tym wietrze? Nie, zbytnio nie. Trzeba się poświęcić dla zawodu. No dzisiaj był geodeta, wszystko było bardzo dokładnie mierzone. Myślisz, że takie zawody, które odbywają się typowo na plaży, w tych warunkach typowo morskich, są lepsze od takich gdzieś na polu? No na pewno, bo tutaj każdy pokaże się w takich warunkach, w jakich się łowi. Czyli nie zawsze jest piękna pogoda, zero wiatru, a dzisiaj mieliśmy bardzo silny wiatr. Warunki takie, jak są przy połowach. No i jeszcze plaża, mała plaża, się nam pomniejszyła trochę, nie? No wąska plaża, ale daliśmy radę, pomieściliśmy się. I bardzo dużo osób trafiało w plażę, co jest właśnie bardzo ładnym wynikiem, bo mało kiedy tak trafiają w plażę. Chwalcie się, bo tutaj chyba żeście nas rozgromili, co? Ile? 192,5. 216, jak dobrze pamiętam. 231 z hakiem. Ja najcieniej 160. No to słuchajcie, ja rzuciłem 150, więc mnie przegoniliście, i to z hakiem jeszcze. W czym tkwi sekret? Technika, sprzęt. Ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. A ten dzisiejszy, słuchajcie, wiatr, bo zauważyliśmy jedną rzecz, że było bardzo mało spalonek dzisiaj, a zawsze rzucaliśmy pod wiatr. To jest pierwsza rzutówka, gdzie zdecydowaliśmy się jednak mimo wszystko rzucać z wiatrem. Myślicie, że ten wiatr sprawił to, że no wszyscy, no nie wszyscy, no ale dużo było tych celnych rzutów? To znaczy, myślę, że każdy wziął poprawkę na wiatr właśnie i postanowił rzucać bardziej w morze i nas znosiło idealnie w pole. I to była taka cenna uwaga dla wszystkich chyba, bo tak rozmawialiśmy przed rzutówką. I to przełożyło się na wyniki. No, Mirek Gola wcześniej rzucał jako pierwszy i on właśnie no, podpowiadał, żeby lekko rzucać i wtedy to się samo kontruje. I to faktycznie zdawało egzamin. No, dlatego wskazówki, jak jeden drugiemu coś podaje, są bardzo dobre. Nie? No i te, wiadomo, też wiatr pomagał, no to te rzuty wychodziły tam te, powiedzmy te 20 do 25 metrów dalsze, nie? Niż normalnie by wychodziły w normalnych warunkach. Dobra, technika rzutu taka podstawowa, z nad głowy, a OTG, ile jesteśmy w stanie wycisnąć więcej? No myślę śmiało 30 metrów, nie? 30 metrów w plusie przy OTG, normalnie wykonanym to jest takie. Taka no, cyfra realna, różnicy. Także jak ktoś rzuca z zapleców kontra OTG, nie ma żadnych szans nawiązać rywalizacji z zawodnikiem z OTG. Po ciężkich bojach i trudach zakończyliśmy naszą imprezkę. Chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za przybycie, wytrwałość, że tak powiem, nieolanie tych zawodów z tego względu, że warunki są trudne, ale Wasze doświadczenie poprzez dzisiejsze zawody zapewne zaprocentuje na plażach.